niepełnych zestawieniach. No jeżeli chodzi o Krakowie, no to do braku Daniela Laszkiewicza myślę, że już kibice zdążyli się przyzwyczaić. Wiadomo, hokeista zawieszony na rok za stosowanie niedozwolonych środków wspomagających. Słupek, teraz i bramka już, ale szybko otwierają to spotkanie zawodnicy Krakowi. Strzał z niebieskiej, chyba Mariusza Dulemby, trafia w słupek, a dobitka Arona Chmielewskiego. Chyba sam napastnik Zagłębia był zdziwiony, z jaką łatwością doszedł, ale zapomnijmy o tym, bo teraz szansa po drugą stronę i bramka 2-2 do zera. Ależ szybka kontra, Rafał Martynowski pakuje krążek po raz drugi do bramki Zagłębia. No, Adrian Kowalówka, krążek wyprowadzony z tercji obronnej. Dobrze zagrywa Kowalówka do Patryka Wajdy pod bramkę. Leszek Laszkiewicz, gdzie jest krążek? Jest krążek w bramce, nie udało się za pierwszym razem. Udała się poprawka. Leszek Laszkiewicz zdobyła swojego 42. gola w sezonie. Szewczyk do Mateusza, do Jarosława Dołęgi. Dołęga na drugą stronę, teraz czeka Dołęga na środku. Zagranie do Szewczyka. Nie wykorzystał tego dobrego podania, ale jeszcze jest Rafał Cychowski. Cychowski pod bramkę i krążek w bramce. Jest gol dla Zagłębia. Stosowy Jarosław Dołęga. Już ten krążek miał na rękawicy Ondrej Raszka, no ale wygarnął go już za linii bramkowej. Kuc, strzelenie krążka pod bramkę, zatrzymuje Ślusarczyk. Ślusarczyk, bramka, ależ gol Artura Ślusarczyka. No i proszę Państwa, zaczynamy mieć emocje na lodowisku w Sosnowcu. Iżi Zdenek szczęśliwie, ale bardzo dokładnie do Cychowskiego. Mocno huknął Rafał Cychowski obok bramki. Jeszcze kolejny strzał, tym razem Michał Działo. No proszę bardzo, jak Zagłębie wzięło się do roboty. Pusta bramka, krążek w bramce, mamy remis. Oj, 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 ależ tu się dużo dzieje. Strzał Zdenka obroniony odbijaką przez Ondreja Raszkę. I krążek w bramce, Michał Działo, proszę bardzo, zasłonięty Ondrej Raszka. Przepuszcza krążek i Krakowia przegrywa spotkanie. Eksplozja radości w Sosnowcu.